Na długo przed dotarciem Kolumba do brzegów Ameryki, wspaniała cywilizacja rozwijała się w paśmie Andów. Ponad 12 milionów ludzi żyło w Imperium Słońca. Było to Tawantinsuyu, kraj czterech stron, wieloetniczne Imperium Inków. Inkowie doszli do władzy w połowie 15 stulecia. Stworzyli praworządne społeczeństwo i dobrze rozwinięty system rolnictwa. Posiadali wysoką wiedzę astrologiczną, matematyczną i medyczną, ale ponad wszystko byli doskonałymi inżynierami, budując kamienne miasta i wyrafinowany system dróg. Wówczas, gdy byli w rozkwicie swej potęgi, do wybrzeży Tawantinsuyu przybiły hiszpańskie galeony pod wodzą Francisca Pizarra, niosąc zagładę. Był rok 1532. Brodaci przybysze zza wielkiej wody w imieniu Boga, Króla, dla sławy i własnej chciwości w ciągu kilkunastu miesięcy podbili i utopili inkaską cywilizację w morzu krwi. Niedobitki armii inkaskiej pod wodzą Manco Inca schroniły się na rubieżach Andów, w Espiritu Pampa, czyli w Dolinie Duchów, tworząc powstańcze królestwo z nową stolicą, Wielką Vilcabambą, skąd przez 36 lat nękali konkwistadorów, aż do roku 1572, kiedy to hiszpańska karna ekspedycja zdobyła i doszczętnie zniszczyła buntownicze miasto, skazując je na zapomnienie i pochłonięcie przez tropikalny las. Tak narodziła się legenda o zaginionym mieście, Wielkiej Vilcabambie, ostatniej stolicy Inków. Po wiekach ta legenda rozpaliła umysły awanturników, poszukiwaczy przygód, a później chłonnych sławy podróżników i archeologów, zdeterminowanych, by powtórnie odkryć to enigmatyczne miasto. W historii poszukiwań Wielkiej Vilcabamby jej lokalizację przypisywano różnym stanowiskom archeologicznym. Najpierw uznano za nią ruiny Choqquequirao, rozlokowane na górskiej przełęczy, na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza, gdzie wykopaliska prowadzono już od XVIII wieku. Z tego też względu moją przygodę z ostatnią stolicą Inków rozpocząłem od odwiedzenia ruin Choqquequirao. Dziś do ruin prowadzi wymagający szlak, liczący ponad 35 km, z przewyższeniami przekraczającymi ponad 3000 metrów. Trek do Choqquequirao rozpocząłem z małej osady o nazwie Kaciora. Moja karawana składała się z przewodnika Julio, mulnika o imieniu Uriel i jego trzech mułów, załadowanych ekwipunkiem potrzebnym na 4 dni działalności w górskim terenie. A la altura de 2750 metros sobre el nivel del mar. Nuestra trayectoria primero va a ser descender por el camino mayormente plano, pero bajada hasta el río Apurímac. Para después tener un almuerzo en el sector de Santa Rosa Baja. Luego vamos a empezar a subir el camino de zigzag. Que ven todo hasta el final, tope se encuentra un pueblo pequeño, se llama Marampata. Wycięty w rdzawym zboczu szlak prowadził w otoczeniu wspaniałej przyrody Andów, w cieniu wiecznie ośnieżonych, groźnych szczytów Pedrajok, Padrajoka i Łajna Kaciora. Podziwiając je, odczułem przejmujące doznanie, jak mały i bezradny w obliczu pierwotnej natury jest człowiek. W Imperium Inków miasto Choqquequirao odgrywało ważną rolę łącznika między plemionami zamieszkującymi amazońską dżunglę a stolicą Cusco. Oddalone od stolicy o 100 km, zamieszkane było przez kilka tysięcy poddanych. Po 5 godzinach marszu w skwarze ostro operującego słońca, wraz z karawaną dotarłem na dno
jednego z najgłębszych kanionów w Peru, rzeki Apurímac. Po godzinnym pobycie w schronisku Chiquisca, przeznaczonym na odpoczynek, jedzenie i przepakowanie, rozpoczęliśmy mozolne, ponad dwukilometrowe podchodzenie na przełęcz. Podążaliśmy ku górze, zygzakując po zalesionym stoku. W połowie stoku natrafiłem na końską podkowę, symbol szczęścia i spełnienia pragnień. Znalezienie podkowy stało się dla mnie bodźcem dodatkowej energii w wymagającym podchodzeniu. Do rogatek górskiej wioski Merampata dotarłem już o zmroku, w świetle wschodzącej drogi mlecznej i nadciągających chmur burzowych. Po kolacji usnąłem, zmęczony wydarzeniami dnia, śniąc o zaginionych miastach, zapomnianych starych ruinach i ukrytych skarbach. Ranek powitał mnie niepowtarzalnym widokiem. Ruin Choqquequirao, zawieszonych pomiędzy niebem a ziemią na wysokogórskiej grani. Po śniadaniu wyruszyliśmy w ich kierunku. Wówczas to w przydrożnych krzewach wypatrzyłem dużą ćmę. Była to cekropia o przeźroczystych półksiężycach na skrzydłach, imitujących oczy. Motyl ten u Inków uchodził za pośrednika między światem żywych i zmarłych. Vámonos! Jeszcze przez kilometr kontynuowałem wędrówkę, napotykając w mijanych zagajnikach i uroczyskach endemiczne rośliny i kwiaty, oryginalne tylko do tego rejonu. Obóz rozbiłem na polanie, na rogatkach kamiennego miasta. Byłem jedynym szczęśliwym turystą, który w tym dniu do nich zawitał. Kompleks Choqquequirao obejmuje 10 km kwadratowych. W epoce Inków było dużym centrum administracyjnym, pełniącym funkcje polityczne, społeczne i gospodarcze regionu. Choqquequirao oznacza kolebkę złota. Z tego też powodu przez dekady miasto to kojarzono z poszukiwaną wielką wilka Bambo, gdzie miały być ukryte skarby Inków. Choć dziś to miasto duchów, Choqquequirao dalej zachwyca złożonością i pięknem kamiennych struktur. Świątynie i budynki administracyjne wybudowano wokół centralnego placu, zaś budynki mieszkalne i olbrzymie spichlerze usytuowano na obrzeżach miasta. Centralne miejsce zajmuje główny plac ceremonialny z cytadelą Pachacuteca. Przepiękne. Niesamowite. I jesteśmy w dolinie rzeki Apurímac, w ruinach Choqquequirao. Tutaj ruiny te były uważane prawie do końca XIX wieku za ostatnią stolicę Inków, Vilcabamba. Tak naprawdę Manco Inca po nieudanym oblężeniu Cusco schronił się tu na kilka miesięcy, by później przenieść się do Vitos, a na końcu do Espiritu Pampa, do starej Vilcabamby. Nad miastem króluje szczyt z 50-metrową sztuczną platformą zwaną Sunchupata, skąd Inkowie oddawali hołd i adorowali wszechpotężnych bogów Apus, władających z niedostępnych szczytów, przepastnych kanionów, z firmamentu nieba. W mitologii inkaskiej człowiek był tylko jednym z elementów wszechświata. Wybrane elementy natury miały cechy świętości i określali je terminem waka. Otaczająca przyroda była dla Inków przestrzenią mityczną, przez którą przepływają uniwersalne siły życia i śmierci, tworzące strefy Pacarina, które brano pod szczególną uwagę przy lokalizacji kamiennych miast. Położone 1800 metrów nad rzeką Apurímac, na górskiej przełęczy i otoczone wysokimi ośnieżonymi szczytami, Choqquequirao spełniało te warunki. Wysoki poziom inżynieryjny Inków widoczny jest tu na przykładzie rozbudowanych tarasów uprawnych zlokalizowanych w stromym zboczu. Inkowie wycięli 80 szerokich platform w układzie schodkowym pod uprawę ziemniaków, kukurydzy, fasoli, pomidorów i bataty, nawadniając je wykutymi w skale kanałami.
Ściany oporowe tarasów ułożyli z kamienia łupkowego, a ozdobne motywy lam i ornamenty geometryczne z białego kwarcu. Archeolodzy przypuszczają, że do dziś odkryto około 40% powierzchni starożytnej Choqquequirao, czyli dalej znaczna część nieznanych nam stanowisk pozostaje schowana pod baldachimem tropikalnej dżungli. Dzięki trudnościom z dotarciem do ruin można je oglądać niemalże w identycznym stanie, w jakim zastał je w 1909 roku młody amerykański badacz Hiram Bingham. To tu Hiram usłyszał legendę o zaginionej ostatniej stolicy Inków, Vilcabambie. Zainspirowany nią powrócił do Peru w roku 1911 z zamiarem jej odkrycia. Minęło niemal 4 wieki, jak Inkowie opuścili wielką Vilcabambę, gdy zainspirowany legendą o niej do Peru powrócił Bingham. Hiram Bingham swoją wielką drogę odkrywcy rozpoczął w Cusco, w starożytnej stolicy Inków, zwanym przez nich pępkiem świata i świętym miastem, położonym w górskiej dolinie na wysokości 3500 metrów nad poziomem morza. Cusco było politycznym i duchowym sercem imperium, skąd zarządzał cesarstwem Inka, bóstwo na ziemi o statusie syna słońca. Dziś w centrum miasta, na głównym placu, stoi pomnik mitycznego wodza Inków, Pachacutego, czyli ten, który zmienia świat. Pachacutec rządził imperium w XV wieku. To on rozpoczął wielką ekspansję terytorialną Inków, zreformował państwo i wprowadził kult słońca. Lecz 60 lat po jego śmierci nad Tawantinsuyu zebrały się czarne chmury, niosące widmo zagłady i upadku. Wymęczone wewnętrzną wojną domową, podbite przez hiszpańskich konkwistadorów i zdziesiątkowane przez zakaźne choroby przywleczone z Europy, imperium umierało. Szacuje się, że za czasów panowania Inków metropolia Cusco liczyła 150 tysięcy mieszkańców i architektonicznie dorównywała miastom renesansowej Europy. Jednak nie powstrzymało to Hiszpanów przed niszczycielskim zapędem. W centrum miasta, gdzie stała pokryta złotem świątynia słońca Coricancha, ustawiono klasztor dominikanów. Na ruinach domu Dziewic Słońca wybudowano klasztor świętej Katarzyny. W cieniu katedr i kolonialnych domów jedynie inkaskie brukowane ulice pozostały nienaruszone. Nieme pamiątki po najpotężniejszym imperium Ameryki. Tuż nad Cusco wyrastają cyklopowe mury twierdzy Sacsahuaman. W maju 1536 roku na polu przed Sacsahuaman rozegrała się krwawa bitwa. Manco Inca, ówczesny władca Inków, wystąpił przeciwko hiszpańskim najeźdźcom. Po zgromadzeniu ponad 100-tysięcznej armii rozpoczął oblężenie Cusco. Jednak po miesiącach walk, nie mogąc złamać oporu otoczonych w mieście Hiszpanów, Manco wycofał się i schronił się w dżungli, gdzie stworzył zręby nowego powstańczego państwa Inków ze stolicą Wielką Vilcabambą, skąd przez 4 dekady kontynuował partyzancką walkę z Hiszpanami. W Cusco młody i pełen zapału Bingham szperał w starych hiszpańskich kronikach, szukając przesłanego lokalizacji Wielkiej Vilcabamby. Po czym zatrudnił lokalnych przewodników i wyruszył na stoki Andów, do doliny Urubamby. W trakcie wyprawy, w dniu 24 lipca, na wysokości ponad 2000 metrów, dotarł do nieznanych zachodniej kulturze ruin Machu Picchu. Czynem tym wkroczył do historii. Machu Picchu jest szczytowym osiągnięciem w ponadwiekowym dorobku inkaskich budowniczych. Twórcy miasta zakleli doskonałość w kamieniu, symbiozując otaczającą przestrzeń z architekturą. Ruiny Machu Picchu z trzech stron ograniczone są urwiskami rzeki Urubamby, rzeki Słońca, a od południa szczytem Huanana Picchu. Machu Picchu nie posiada murów obronnych, więc nie było fortecą. Był to ośrodek religijny i strażnica oddalonego o 80 km Cusco.
Na wąskim górskim siodle znajduje się ponad 200 budowli wykonanych z precyzyjnie wyciosanego kamienia. Dzieli się na miasto górne ze świątyniami, pałacami, rotundą będącą nekropolią władców i ze słynnym kamieniem na szczycie cytadeli Intihuatana, w tłumaczeniu z Kechua słup do zatrzymywania słońca. Jest to czworokątna megalityczna iglica strzelająca w niebo, wykuta z jednego granitowego bloku, pełniąca funkcję astronomiczną. Znajdują się tu też budowle kultowe jak świątynia Kondora. Naturalna formacja skalna, częściowo obrobiona przez Inków, przypominająca szykującego się do lotu boskiego posłańca Kondora. W niższej partii wzgórza leży miasto agrarne, z tarasami uprawnymi, na których Inkowie uprawiali ponad 70 różnych roślin, m.in. kukurydzę, ziemniaki i kokę. Jesteśmy w sercu Machu Picchu, ruin odkrytych przez Amerykanina Hirona Bingmana w lipcu 1911 roku. Przybył on do Peru z jednym celem, aby odnaleźć i zlokalizować ostatnią stolicę Inków, Vilcabamba. W lipcu dociera tu, w sierpniu dociera na przednóża prawdziwej Vilcabamby w dolinie Espirito Pampa. Jednak tamte budowle dla niego są za mało efektowne, aby stać się stolicą. Znajduje też dachówki, które dla niego znaczą, że były to budowle wykonane przez Hiszpanów. Dlatego powraca do Machu Picchu, prowadzi wykopaliska i ogłasza, że to miejsce jest ostatnią stolicą Inków, Vilcabamba. Machu Picchu, niegdyś bijące życiem, zaskakuje tajemniczością i pięknem. Milczące duchy przeszłości, trapezoidalne okna, niczym ołtarze zorientowano wprost na ostre turnie pobliskich gór, bóstwa Apus, opiekunów zagubionego w chmurach miasta i jego mieszkańców. To w Machu Picchu Inka władca przez poddanych czczony był jako pan wody, stając się przedmiotem kultu religijnego obok słońca, księżyca, gwiazd i pioruna. Po odkryciu Machu Picchu Hiram podążył dalej, w głąb Andów i po miesiącu dotarł do doliny Espiritu Pampa, odpowiadającej położeniu geograficznemu Vilcabamby z hiszpańskich pisanych relacji z okresu podboju, gdzie napotkał nieznane nikomu fragmenty ruin. Po odnalezieniu w nich glinanych dachówek porzucił eksplorację, uznając, że te ruiny to pozostałość po starej hiszpańskiej osadzie. Smutne, że do końca życia nie zdał sobie sprawy, iż będąc wówczas w Espiritu Pampa, dotarł do poszukiwanej Vilcabamby. Po powrocie z wyprawy zdezorientowany mylnie ogłosił, że odkryte przez niego Machu Picchu są Vilcabambą, ostatnią stolicą Inków. Magia nazwiska Bingama była tak wielka, że przekonanie to pokutowało przez następne pół wieku. Jednak nie wszyscy dali się przekonać. W połowie XX wieku wyruszyła nowa fala śmiałków celem zlokalizowania enigmatycznej Vilcabamby z Doliny Duchów. Moją przygodę z legendarnym inkaskim szlakiem prowadzącym do Vilcabamby rozpocząłem w górskiej wiosce Huancacalle, leżącej w połowie drogi pomiędzy dwoma znanymi nam już kamiennymi miastami Machu Picchu i Choqquequirao, a moim celem wielką Vilcabambą, oddaloną o ponad 200 km na południowy wschód od Cusco. W roku 1976 wyruszyła stąd wyprawa peruwiańskiego historyka Edmundo Guillena, w której uczestniczyła dwójka polskich dziennikarzy, Elżbieta Dzikowska i Tony Halik, w celu dotarcia do Vilcabamby. Jesteśmy w małej miejscowości Huancacalle, skąd po 6 dniach powinien dotrzeć do ostatniej stolicy Inków, starej Vilcabamby w dolinie Espiritu Pampa. Będę podążał dokładnie szlakiem wyprawy z roku 1976, w której udział wzięli Tony Halik i Elżbieta Dzikowska, a zorganizował ją profesor z Limy Edmundo Guillo. Dzisiaj
chcę jeszcze zobaczyć ruiny Witos i Jura Grumi, świętego miejsca Inków. W wiosce Huancacalle poznałem Juvenal Cobos, który potwierdził, że jego ojciec Julio i starszy brat Flavio uczestniczyli w wyprawie Edmundo Gilena. Pamiętał też, że w ekspedycji brali udział polscy dziennikarze. Z wyprawy powstała książka pod tytułem Wilka Bamba, ostatnia stolica Inków, z którą wyruszyłem na szlak. Kiedy los primeros años que teníamos este hostal, entonces él ha estado acá con nosotros, después ha ido Espíritu Pampa. Todo ha hecho recorrido por el Espíritu Pampa y salió también para adentro. Caminando con dos polacos, Elżbieta Dzikowski y Tony Halik. Yo no sabía su nombre, pero eran de Polonia, eran Polonia. Con él han trabajado. Cumple años, 40 años que es esa expedición. Yo quiero, viene aquí con lo mismo, combina lo mismo ruta que ellos. Esta expedición. Y przed nami ruiny Rosa Pata, czyli Vicios, ruiny największego fortu pogranicznego w królestwie Vilcabamba. Ten fort był kilka razy zdobywany przez Hiszpanów. Manco Inca musiał stąd uciekać, chronić się, dlatego przeniósł się w głębiej w Dolinę Amazońską, w Dolinę Espiritu Pampa do Vilcabamby. Tuż za wioską Huancacalle, na szczycie wzgórza na wysokości ponad 3000 metrów nad poziomem morza, króluje dwupoziomowa twierdza otoczona różowym murem zwana Witkus lub Skeczuła, języka, którym posługiwali się Inkowie, Rusaspata. To w tej fortecy po niepowodzeniach rebelii spod Cusco schronił się Manco Inca. Zbudowana przez Pachacuteca na początku XV wieku, była największą fortecą broniącą rubieży królestwa Vilcabamby. Chroniona z jednej strony przez wąwóz rzeki Cayara, z drugiej Pachaco, składa się z kilkunastu budynków rozmieszczonych wokół otwartego dziedzińca i rezydencji królewskiej z imponującą fasadą, do której prowadziło 12 kamiennych bram. Witkus to również miejsce, w którym Manco Inca zginął. Zdradziecko zasztyletowany przez grupę Hiszpanów, którym ofiarował bezpieczne schronienie i opiekę. W roku 1911, poszukując ostatniej stolicy Inków, dotarł tu i opisał to stanowisko Hiram Bingham. Wspomniał też o leżącym w pobliskiej dolinie sanktuarium, związanym z kompleksem pałacowym w Witkus, zwanym Jura Grumi, czyli Białą Skałą, świętym kamieniem Inków. Inkowie wokół Jura Grumi wznieśli świątynię poświęconą kultowi słońca, bóstwu Inti. Było to najbardziej mistyczne i uświęcone miejsce w królestwie Vilcabamby. Ten liczący 17 metrów długości i 8 metrów wysokości granitowy spodkowaty monolit poddany został przez Inków wielu modyfikacjom. Wyrzeźbiono w nim siedzenia, baseny, konsole, nisze i wyprzuszenia. Celowo rozmieszczone tak na ścianach skały, by w najważniejszych dniach w kalendarzu Inków dawały zamierzoną grę światła i cienia. Była to największa świątynia słońca w królestwie Vilcabamby. Co roku zbierała się tu szlachta, Inkowie, szamani, by oddawać cześć najważniejszym bóstwom w ich religii. Słońcu, księżycowi i ziemi. W gospodarstwie, gdzie rozbiliśmy nasz obóz, poznałem Samouka, młodego artystę, który zaprezentował mi swoje rodziny na fasadzie rodzinnej kurnej chaty. Este lugar es Minas Mayo. Rica. Sí. Entonces yo lo que primero he empezado es agarrar un lápiz y como primero dibujarlo, ¿no? Con un lápiz así suavemente. Después utilicé la témpera. Entonces con la témpera empecé a decorarlo. Nazajutrz, tuż za wioską Huancacalle, wszedłem na starą kamienną drogę Inków. Wchodząc na brukowany szlak, rozpocząłem mój trek do legendy. Droga ta to pozostałość po rozległym systemie kamiennych dróg o łącznej długości ponad 40 tysięcy kilometrów scalających inkaskie imperium.
Trakty te umożliwiły handel i przepływ informacji. A tam, gdzie nie udało się wybudować drogi, budowano mosty. Kilka dni wcześniej podziwiałem ostatni zachowany do naszych czasów wiszący most, zbudowany starą inkaską techniką. Jesteśmy na moście Quesuachaca na rzece Apurimac, ostatni wiszący inkański most w Peru, a prawdopodobnie w Ameryce Południowej. Identyczne mosty były budowane w Imperium Inkańskim, Tawansinkuyu. Takie mosty łączyły całe państwo, łączyły słynne inkańskie drogi. Most Quesuachaca przerzucony jest nad 40-metrowym wąwozem rzeki Apurimac. O jego budowie opowiedział mi lokalny pasterz. Ese puente es el puente de los Incas todavía, ese puente Quesuachaca. Ya ese a nosotros hemos visto, porque lo más cuatro entonces total. Acá entra más este para el piso, porque para que resiste el piso, ¿no? Para que pasen este puentecito pasan 10, 15, 8 hace falta 30 o 40 este según la grosura este juntamos así harto este así. Entonces recién este doblamos otra vuelta así, igualito que este. Mira. Każdego roku w czerwcu odbudowują go mieszkańcy wioski Kełe. Zajmuje im to 3 dni. Olbrzymie nośne liny skręca się z włókien agawy i pędów traw koja. Końce ich przymocowuje się do oryginalnych inkaskich kamiennych podstaw znajdujących się po obu stronach wąwozu. Pionowe powrósła skręcone z traw i wełny alpaki łączą boczne poręcze, a ściśle ułożone gałęzie tworzą wąską, kołyszącą się kładkę. Identyczny most na rzece Urubamba, most Dzidy, natomiast był mostem granicznym, rozdzielał nowe państwo Wilcabamby, królestwo Wilcabamby od hiszpańskich konkwistadorów. Następnego dnia weszliśmy na przełęcz Kolpahasa, czyli Warowną, dzielącą dolinę Wilcabamby od doliny Pampaconas. Leżąca na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza przełęcz, stanowiła naturalną bramę do królestwa Wilcabamby. Na przełęczy natrafiliśmy na naturalne solne źródła mineralne, znane już Inkom i przez nich wykorzystywane. ¿Quién es una sal y mineral? Acá trabajaban los incas sal. Eso es sal natural. Nieopodal na zboczu były kamieniołomy, skąd Inkowie pozyskiwali bloki skalne do budowy swych miast, dróg i akweduktów. Estos incas lo sacan de esto, los restos se lo llevan pa Vilcabamba, los restos a Papaco. Se llama piedra Jiwaya, piedra macho, piedra más fuerte. Con eso lo golpeaban. Más antes algo así, plan, y ya está. Los restos solito se cortaba, solito salía con una taja, con una adobe. Para el camino inca, para la construcción, para las chulpas, para todo. Y dalej na drodze Inków schodzimy teraz do doliny Pampaconas. Będziemy schodzić niżej, aż do dżungli. Aż do doliny Espiritu Pampa. Kilka dni drogi od nas, głęboko w sercu peruwiańskich Andów, w zapomnianej dolinie, porośniętej gęstą dżunglą, stoi starożytne miasto. Zniszczone przez hiszpańskich konkwistadorów, splądrowane i pozostawione na zapomnienie. Stoi jako świadectwo oporu, bohaterstwa i walki o niepodległość. Po przekroczeniu kontynentalnego działu wodnego zaczął nam towarzyszyć strumień Pampaconas. Powoli schodziliśmy z Andów, najdłuższego łańcucha gór naszej planety, by zniknąć w Amazonii, największym na świecie tropikalnym lesie. Esta planta se llama Sachaparajay. Como una ace o como una detergente, como una jabón, es para lavar ropas. Más antes los incas utilizaban de eso. 400 lat temu traktem tym biegali inkascy gońcy Chaski z pismem węzełkowym Kipu, niosący wieści i rozkazy od władcy.
noszono w lektyce Manco Inca, odwiedzającego twierdzę Witkus lub kompleks świątynny w Juragrumi. Przemieszczały się zbrojne oddziały inkaskich wojowników, wysyłane do newralgicznych punktów królestwa. Pozostałością na szlaku są zajazdy zwane tambos, zapewniające dawniej schronienie dla gońców i wojska, a służące za magazyny żywności i broni. No z czas kiedy? Ale mucho. Ellos caminaban muy bien, muy rápido, y luego descansaban aquí algunos. Al día siguiente se van hasta Espíritu Papa. Zaginione miasto Inków, Vilcabamba, kryło się przed zachodnim światem przez blisko 400 lat. Peruwiański profesor Edmundo Guillén postanowił je odnaleźć i po latach spędzonych na wertowaniu dokumentów w archiwum indiańskim w Sewilli odnalazł listy żołnierzy, którzy brali udział w podwoju Vilcabamby. Opisujące przebieg inwazji i jej trasę, szczegółowe opisy architektoniczne i topograficzne Vilcabamby. Opierając się na tych informacjach, w roku 1976 zorganizował własną wyprawę. Zaprosił do niej Halika i Dzikowską i wspólnie ruszyli w Andy, by ją odnaleźć. I kolejny dzień naszej wyprawy śladem ekspedycji Edmunda Guilléna z roku 1976. Cały czas podążamy starą drogą Inków. Tą samą trasą podążał Tony Halik i Elżbieta Dzikowska. Tony Halik, człowiek urodzony dla przygody. Któż go nie znał? Człowiek, na którego filmy i relacje z wypraw czekała cała Polska. Tony Halik to bohater całych pokoleń polskich podróżników. Umiejący połączyć cechy człowieka starej daty z luzem latynoamerykańskim. Umiał się znaleźć na dyplomatycznych salonach i w dżungli. Był dziennikarzem, żeglarzem, znakomitym fotografem i filmowcem oraz największym polskim popularyzatorem podróżowania. Czy wiecie, dlaczego Hiwarosi, ci łowcy głów z Ekwadoru, zmniejszają cance do wielkości pomarańczy? Mimo koloru skóry udało mi się zdobyć zaufanie Indian. Napisał kilkanaście książek, zrealizował kilkaset programów telewizyjnych, jak na przykład Pieprz i Wanilia, Ostatni wolni Indianie, Ścieżki w nieznane. To on wszczepił we mnie miłość do przygody i podróży. Dzięki niemu przestałem marzyć, a zacząłem realizować moje marzenia i podróżować. Chęć dotarcia do nieznanego, czegoś tajemniczego, tkwi w każdym z nas, pobudza marzenia. Ale czasami ważniejsze jest przeżycie nieporównywalnych chwil w drodze, niż sam cel. Biwak rozbiliśmy w samotnym gospodarstwie stojącym blisko naszego szlaku nad strumieniem Pampaconas. Rozpoczyna się kolejny dzień prawdziwej przygody. I dalej do Doliny Duchów, w kierunku ostatniej stolicy Inków, Vilcabamby. W pogoni za legendą przemierzałem góry, pampę i dżunglę. Tropem XVI-wiecznych hiszpańskich konkwistadorów i późniejszych odkrywców pokonywałem naturalne przeszkody i w ekstremalnych warunkach brnąłem do przodu. Dżungla wokół nas paruje, jest duszno, parno. Temperatura dochodzi do około 35 stopni Celsjusza. Wilgotność na pewno około 90%. Od stolicy dzieli nas około
dwóch dni marszu. Idziemy dalej w głębi dżungli i dalej drogą, kamienną drogą Inków. Ile poświęcenia, ile wysiłku wymagało, żeby taką drogę stworzyć tu w środku dżungli, w sercu dżungli, żeby ona przez tyle lat była dalej możliwa do użytku. Cały czas idziemy po kamiennych płytach. Droga niemal całkowicie zanikła. Jest tylko wąska, zarośnięta ścieżka. Co chwilę wychodzimy na jakieś otwarte przestrzenie. Ścięte pnie zagradzają nam drogę i znów zanurzamy się w gęstą, zieloną dżunglę. Cały czas spod spróchniałego podłoża wystają jakieś płaskie, duże kamienie. Dowody na to, że ta ścieżka dalej tu jest. Widać, że jest to bardzo rzadko uczęszczany obszar. Bardzo mało ludzi, tubylców nawet można powiedzieć, tędy przechodzi. I znów zaczynamy zdobywać wysokość. Idziemy coraz wyżej, metr za metrem do góry, aby dojść do przełęczy, a później znów zejść na dół. Tak wygląda trasa do Wilcabamby. Wspinaczka w górę, a później w dół. Powoli robimy kolejne kilometry, przybliżając się do Espiritu Pampa. Jest ciężko, ale sam cel dodaje siły. Jeszcze do obozu, gdzie mamy się dzisiaj zatrzymać, zostało około 2 godzin marszu. Chcemy zdążyć przed zmrokiem, aby rozbić namioty, przygotować kolację i schronić się przed deszczem. Rozpoczyna się już za kilka tygodni pora deszczowa i przelotne burze występują niemal każdej nocy. I ostatni dzień wyprawy. Wyruszyliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, około godziny 6. Na godzinę 12, czyli w samo południe, powinniśmy dotrzeć do Doliny Espiritu Pampa, Doliny Duchów i do naszego celu, czyli ostatniej stolicy Inków, Wilcabamby. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z wysokości prawie 4000 metrów. Dzisiaj jesteśmy na około 2000. Po przebyciu około 70 km przez ciężki teren docieramy do naszego celu. Wyprofilowane kamienie tworzą drogę Inków. Ile kunsztu, ile pomysłowości musieli włożyć jej twórcy, aby przetrwała ponad 500 lat w tak trudnym klimacie. Pampa, Wilcabamba Grande. Vámonos. Vámonos, luego llegamos. Llega unos 40 minutos, una hora. I przed nami Espiritu Pampa, Dolina Duchów. Królewskie inkaskie schody doprowadziły mnie do rogatek legendarnego miasta.
Enigmatyczna Dolina Duchów stała przede mną otworem. Po 5 dniach wędrówki, po przejściu ponad 70 kilometrów, dotarliśmy do celu. Wilcabamba, ostatnia stolica Inków przed nami. W trakcie swoich poszukiwań w roku 1911 do ruin w Espiritu Pampa dotarł również odkrywca Machu Picchu, Bingham. Ale po 3 dniach badań zlekceważył je, wychodząc z błędnego założenia, że Inkowie nie osiedlali się w dżungli. Dowodem na jego obecność w ruinach jest słynne zdjęcie na kamiennym mostku prowadzącym na główny plac miasta. Nie mogłem przepuścić takiej okazji i ustawiwszy się z moim przewodnikiem Paplem w identycznej pozie jak nasi poprzednicy sprzed wieku, zapozowaliśmy do zdjęcia. To jest centrum, główny plac starej Wilcabamby. Do dnia dzisiejszego zostało odkopane, odrestaurowanych około 30%. Także 70% jeszcze jest w objęciach dżungli. Na centralnym placu natrafiłem na kamień o motywach falicznych, symbolu siły. Nieopodal stał olbrzymi granitowy głaz, tutejsza łaka, święty monolit Inków. A na skraju placu stosy starych dachówek. Tu, w Wilcabambie, Inkowie, podpatrując najeźdźców, wymieniali słomiane dachy swych domów, świątyń i pałaców na odporną na deszcz wypalaną dachówkę. Znalezione w mieście dachówki stały się koronnym dowodem, który przeważył w sporze o umiejscowienie Wilcabamby w Dolinie Duchów. Wykorzystane po raz pierwszy w architekturze przez Inków do pokrycia dachów w Wilcabambie, wzbudzały konsternację wśród archeologów. Dopiero odnalezione na początku XX wieku nieznane wcześniej relacje pierwszych kronikarzy hiszpańskich, którzy odwiedzili to miasto, mówiące, że widzieli pałace pokryte dachówkami na wzór hiszpańskich, przekonały sceptyków. Ostatecznie wyprawa profesora Guillena zdobyła dowody na to, że ruiny w Dolinie Duchów to istotnie Wilcabamba, stolica Inków na wygnaniu. Zaś konkwista nie zakończyła się wraz z zajęciem przez Hiszpanów Cusco w 1533 roku, ale dopiero 40 lat później. Zaś Tony Halik i Elżbieta Dzikowska spopularyzowali odkrycie przez reportaże, książki i filmy obejrzane przez miliony widzów na całym świecie. W Espiritu Pampa nadal możemy doświadczyć wrażeń pierwszych odkrywców, podziwiając kamienne konstrukcje, prawie całkowicie zniszczone przez dżunglę. I dziś z zarośli wyrastają labirynty starożytnych murów, tarasy, wodociągi, łaźnie, świątynie i pałace. Kiedyś żyło tu ponad 15 tysięcy mieszkańców, oddanych swemu władcy i wierzeniom. Co dziś zaskakujące, to fakt, że w ostatnich 20 latach mniej niż 2000 osób odwiedziło wielką Wilcabambę, gdy dla porównania Machu Picchu podziwia każdego dnia około 6 tysięcy turystów. Wilcabamba była ostatnią redutą Inków w beznadziejnej walce z hiszpańskim najeźdźcą. Ale i tu, 24 czerwca 1572 roku, dotarły oddziały siepaczy hiszpańskich. Inkowie podłożyli wówczas ogień pod spichlerze i świątynię i, jak głosi legenda, ukryli skarby. Tak padł ostatni bastion oporu Inków. Złupione i opuszczone miasto zarosło dżunglą i zniknęło na 4 wieki, kończąc historię potężnej dynastii Inków w Ameryce Południowej. Wyprawę Edmundo Guillena z 1976 roku upamiętnia tablica odsłonięta 16 czerwca 2006 roku w muzeum w Cusco, potwierdzająca, że jego wyprawa po wiekach niebytu
na nowo odkryła wielką Wilcabambę dla reszty świata.